Witajcie, kochane dzieciaki. Już trzeci raz dzisiaj rozstrzygamy nasze konkursy środowe. Po całym miesiącu lipcu mieliśmy pierwsze rozstrzygnięcie, po całym miesiącu sierpniu i teraz po całym miesiącu wrześniu. Zobaczcie, jakie kolorowe odpowiedzi. Ja się ogromnie cieszę, że tych odpowiedzi jest coraz więcej, bo to oznacza, że coraz więcej dzieci wie o naszych pięknych polskich sanktuariach. A więc uwaga! Pierwsze losowanie to było z dnia 1 września. Byliśmy z Jadzią i Maciusiem na pielgrzymowaniu w Licheniu i pytanie było, jakie zadanie dała Matka Boża powstańcowi? I teraz uwaga, ja tutaj sięgnę do naszej ręki cioci Nadii, ona miesza różne kolory i wybrała. Słuchajcie, pierwsza nagroda. Najpierw przeczytamy odpowiedź oczywiście. Żołnierz dostał za zadanie znaleźć obraz pięknej pani, którą zobaczył i umieścić ten obraz w miejscu publicznym, a w zamian miał być uzdrowiony. Piękna odpowiedź, pełna odpowiedź. I tutaj mamy Patryka, lat 8,5, z siostrzyczką Klaudią, lat 6. I jeszcze jest dopisek. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, ciociu Ingo oraz ciocię Nadię i ślemy serduszka. Ale piękne, no słuchajcie, taka piękna, pełna odpowiedź i jeszcze pełne miłości pozdrowienia. Gratulujemy. Patryk i Klaudia, prosimy oczywiście o Wasz adres, żebyśmy mogli przesłać nagrodę. Drugi konkurs był ogłoszony dnia 8 września i pojechaliśmy do Wadowic. Pytanie było dosyć trudne. Jak brzmi zawołanie Jana Pawła II po łacinie? I też mamy bardzo dużo odpowiedzi. Ciocia Nadia losuje, jest. Uwaga! Nagroda druga. Odpowiedź brzmi totus tuus. Bardzo dobrze, to znaczy cały twój po łacinie i to było zawołanie papieża Jana Pawła II. I mamy wylosowane trzy siostrzyczki. Ola, lat 11, Julia, lat 7 i Emilka, lat 5. Nazwisko mają Osysko. Gratulujemy Wam bardzo. Nagroda do Was pobiegnie, jak tylko przyślecie nam adres swój listowy. Trzeci konkurs był 15 września i byliśmy w Limanowej, w pięknym sanktuarium, a pytanie było, jak nazywa się figura Matki Bożej, która trzyma Pana Jezusa zdjętego z krzyża? No, ciociu Nadiu, losujemy. O, losujemy. Znowu było dużo odpowiedzi. Ja się z tego tak bardzo cieszę. I mamy odpowiedź. Figura przedstawiająca Matkę Bożą, trzymającą Pana Jezusa, nazywa się Pieta. Pięknie. I wylosowały nagrodę Lucynka, lat 6 i Helenka, lat 3 z Warszawy, wysłane z adresu Agata Kadej. Gratulujemy Wam. Czwarta środa, bo we wrześniu było aż 5 konkursów. Bardzo się z tego cieszę. 22 września byliśmy w Okulicach i pytanie było, co dała Matka Boża Bolesławowi Wstydliwemu? Słuchajcie, losujemy i jest wylosowane. Pięknie. Odpowiedź. Matka Boża przekazała królowi miecz. Bardzo dobra odpowiedź. I nagroda biegnie do Rumi, do Laury lat 9 i do Lili lat 7. Bardzo się cieszę. I ostatni konkurs, który miał miejsce 29 września, byliśmy w sanktuarium w Dębowcu, a pytanie było, dlaczego Matka Boża płakała? No, ciociu Nadiu, ostatnie losowanie, ostatnie i jest. Oj, znowu jaka obszerna odpowiedź. Słuchajcie. Matka Boża wezwała wszystkich ludzi do nawrócenia serc. Zaleciła, żeby ludzie szanowali niedzielę jako dzień dla Pana Boga, by w niedzielę nie pracowali, a przychodzili do kościoła na mszę świętą. Prosiła także, aby nadaremno nie wzywali imienia Pana Boga i świętych, bo imię Boga zawsze należy wymawiać z wielkim szacunkiem. Matka Boża prosiła też, aby ludzie nie przeklinali i nie obrzucali się brzydkimi słowami. Niesamowita odpowiedź. Po prostu całą prośbę Matki Bożej tu napisaliście. I nagroda biegnie do Piotrka,
Natalki i Patryka z Brzeźnicy. Napisali poniżej: pozdrawiamy przepiękne królestwo, kochamy Was bardzo mocno. Tak napisali. Kochani, prosimy o Wasz adres, gratulujemy wszystkim dzieciom, my też Was kochamy bardzo, bardzo mocno. No i przed nami dzisiaj rozpoczęcie październikowych konkursów. A więc podróżujemy dalej z dziadkiem, z Jadzią i z Maciusiem. I teraz zobaczcie, ja tutaj przed naszą dzisiejszą podróżą mam przygotowane takie Biblii, ale nie po polsku. Zobaczcie, ta jest po włosku. Jest napisane La Bibbia dei Fanciulli. A więc to oznacza, że to taka Biblia dla dzieci. A tutaj z kolei mam The Golden Children's Bible, a więc Biblię po angielsku dla dzieci. Dlaczego? Przecież my podróżujemy po Polsce. Ano dlatego, że usłyszycie, w jakim języku Matka Boża przemówiła do dwóch dziewczynek w Gieczwałdzie. Ale słuchajcie odważnie, bo pytanie konkursowe będzie oczywiście inne. Jedziemy na pielgrzymkę. Aureola, aureola, aureola. Sanktuarium Matki Bożej w Gieczwałdzie. Matka Boża mówi po polsku. Dzieci niechętnie wyjeżdżały z Lichenia. Tu jest tak pięknie, myślały. Wspaniały ogród, wielki, piękny kościół, nawet plac zabaw dla dzieci. Czego więcej chcieć? Bardzo powoli pakowały walizki, żeby jechać dalej. Ale kiedy odezwał się dziadek Janek, zadane przez niego pytanie tak rozbudziło ciekawość bliźniąt, że spakowały się w 3 minuty. Maćku, Jadziu, czy wiecie, że Matka Boża mówi po polsku? Powiedział z uśmiechem starszy pan. Jak to, dziadku? Gdzie Matka Boża nauczyła się mówić po polsku? W Częstochowie? Skąd wiesz, że mówi tak jak my? Wiem, ponieważ w pewnym miejscu Matka Boża objawiła się dwóm dziewczynkom i powiedziała im coś bardzo ważnego właśnie po polsku. Zbierajcie się, no, za chwilę tam pojedziemy. Podróż mijała wyjątkowo szybko. Jechali przez Mazury, gdzie było mnóstwo lasów, pól i jezior. Ten krajobraz bardzo podobał się dzieciom. Dziadku, jak tu pięknie! To tutaj Matka Boża mówiła po polsku? Nie, troszkę dalej, w małej wiosce zwanej Gieczwałd. Jest tam małe źródełko, które pobłogosławiła sama Matka Boża. Działo się to dawno temu, kiedy Polski od prawie 100 lat nie było na mapie. Sąsiednie kraje zajęły naszą ojczyznę, a Polakom zabroniono mówić w języku ojczystym. Polacy bardzo się ze sobą kłócili i nie potrafili żyć w zgodzie. Zaczęło się od pewnego klonu, który rósł sobie obok kościoła. Ludzie znali to drzewo. W lecie dawało wspaniały cień i mieszkańcy wioski lubili się przy nim zatrzymywać. Podobnie było z 13-letnią Justyną, która właśnie wracała z mamą z egzaminu przed pierwszą komunią świętą. Zatrzymały się na chwilkę w cieniu ulubionego drzewa, kiedy nagle Justyna zobaczyła coś niezwykłego. Nad klonem ujrzała jasną panią na tronie, trzymającą na ręku dzieciątko. Z zachwytem i przerażeniem uklękła. Kiedy zapytała jasną panią, kto ty jesteś? W odpowiedzi usłyszała, jestem najjaśniejszą Panną Marią Niepokalanie Poczętą. Justyna nie wiedziała, co robić. Była tak bardzo zdziwiona, że sama Matka Boża do niej mówi i to jeszcze po polsku. Nieśmiało zapytała, czego żądasz, Matko Boża? Jasna Pani powiedziała, abyście codziennie odmawiali różaniec. Po chwili widzenie się skończyło. Kolejnego dnia przy tym samym klonie jasna pani ukazała się 12-letniej Basi. Czy te dziewczynki się nie bały? Zapytała Jadzia. Nie, przy spotkaniu jasnej pani czuły dziwny spokój. Uspokoiło je szczególnie to, że Matka Boża mówi do nich po polsku. I co było dalej? Zapytał zniecierpliwiony Maciek. Wieść o tym wydarzeniu rozchodziła się bardzo szybko. Wszędzie w całej Polsce mówiono o tym, że Matka Boża mówi po polsku. Było to bardzo ważne, ponieważ Polakom
zabraniano mówić w ojczystym języku. Skoro jednak sama jasna pani mówi po naszemu, to znaczy, że to jest dobre. Tysiące ludzi przychodziło pod klon i do źródełka, które pobłogosławiła Matka Boża. Wiele osób się nawracało i niemal w każdym domu na Warmii i Mazurach codziennie odmawiano różaniec, jak prosiła Maryja. Ludzie przestali się kłócić i w sercach Polaków zamieszkała nadzieja i duma. Oj, dziadku, jaka to piękna historia! I Matka Boża mówiła po polsku. Zapraszamy do sanktuarium Matki Bożej w Giedrzwałdzie. Józefinko, niezwykła historia, prawda? Matka Boża, która mówi po polsku do dzieci polskich. Kochane dzieci, teraz pytanie konkursowe, więc nadstawcie ucho. O co prosiła Matka Boża? I troszeczkę Wam podpowiem w ten sposób, że dzisiaj podlinkujemy taki odcinek o robieniu pewnej rzeczy, która jest bardzo ważna w październiku. Ojciec Remi w kazaniu o tym też mówił, jakie to jest ważne, więc za tę bardzo ważną rzecz wszyscy w październiku chwytamy. I to jest związane z odpowiedzią na to pytanie konkursowe dzisiejsze. O co prosiła Matka Boża w Giedrzwałdzie? Zerknijcie koniecznie do odcinka z ciocią Malwą, który Wam podlinkujemy i do zobaczenia. Pięknego dnia. Pa, pa!